Hej, od kilku dni internet rozgrzewają słowa Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że jeśli utrzyma się taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Oraz nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, kobieta też musi dojrzeć do bycia matką, ale jak do 25 roku życia daje w szyję, to... czy kropeczki. I to jest bardzo dobra okazja do podywagowania sobie na temat tego, skąd się w ogóle biorą problemy z dzietnością w Polsce i nie tylko o tym. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że w ogóle pan Kaczyński, sugerując, że za niską dzietność odpowiada picie alkoholu przez kobiety, myli się. To znaczy, Polki faktycznie piją coraz więcej w ostatnich latach, ale nie ma to odzwierciedlenia w żadnym gwałtownym spadku dzietności. Współczynnik dzietności jest tak samo niski, jak był od ponad 20 lat, od końcówki lat 90. tak naprawdę. Także nie, to nie ma, ten wzrost spożycia alkoholu wśród Polaków, również wśród Polek, nie ma wpływu na dzietność w Polsce, przynajmniej na statystykach. A dodatkowo, jasne, ostatecznie to kobiety zazwyczaj decydują, czy mieć dzieci, ale już nawet pomijając tę kwestię związaną z alkoholem, to ogólnie sprowadzanie odpowiedzialności za tak ogólnospołeczne zjawisko do niskopoziomowych decyzji przedstawicieli konkretnej płci jest błędne kompletnie. Myślę, że dobrą analogią może być tutaj to, że w ostatnich latach mamy wzrost liczby kradzieży w Polsce, której dokonują oczywiście głównie mężczyźni. No i można powiedzieć, że to jest w jakiś sposób wina mężczyzn, bo więcej kradną. Bo ostatecznie to mężczyźni dokonują w ogromnej większości kradzieży. No ale zaraz, czy przypadkiem nie jest to raczej wina pandemii, kryzysu, inflacji, ogólnie innych problemów systemowych, społecznych? Zrzucanie winy za ten problem ogólnospołeczny na jednostki, które znajdują się na końcu łańcucha decyzyjnego, jest kompletnie niepoprawne. A jeśli dodatkowo robi to osoba, która przynajmniej w pewnym stopniu odpowiada za kształt systemu i ma narzędzia do jakichś interwencji systemowych, no to można sobie zadać pytanie, czy ta osoba, pan Kaczyński, nie widzi, że to jest niepoprawne zestawienie, myli się, czy po prostu próbuje odwrócić uwagę od tego, że system, za który on po części odpowiada, nie działa tak, jak powinien do końca. Zatem nie, w ogóle mówienie, że za niską dzietność odpowiadają w jakiś sposób konkretnie kobiety, jest po prostu błędne. Natomiast zróbmy tutaj jeszcze taką małą dygresję na temat samego tego picia wśród kobiet, bo faktycznie Polki i Polacy piją coraz więcej w ostatnich latach, a dodatkowo młode kobiety piją już niemalże tyle samo, co młodzi mężczyźni. A w poprzednich dziesięcioleciach piły wyraźnie mniej niż mężczyźni. I abstrahując już nawet w ogóle od kwestii dzietności, to przecież nie jest dobrze. I faktycznie mam wrażenie, że jest coś takiego, że kiedyś kobietom po prostu nie wypadało pić, a przynajmniej aż tyle. Oczekiwało się od kobiety, że będzie piła mniej. I to jest takie coś, o czym bardzo rzadko się mówi, że wraz ze znoszeniem pewnych norm społecznych i kulturowych, to nie tylko stwarza nowe możliwości, bo faktycznie tak jest, ale również otwiera na nowe formy patologii. I ja nie mówię tego w takim sensie, że faceci to sobie mogą popić, a kobiety nie powinny, tylko skoro mamy problem społeczny z alkoholem, który dotykał dotychczas głównie mężczyzn, to jeśli zaczyna on dotykać również kobiet, to jest to w oczywisty sposób złe. Mam wrażenie takie. A ja już oczywiście słyszałem też takie głosy, że to dobrze, że Polki piją więcej, bo to znaczy, że w końcu Polki przestają być stygmatyzowane za nadużywanie alkoholu, bo u mężczyzny się to tolerowało i to dobrze, że u kobiet teraz też się to toleruje. Nie, to jest źle. Jeżeli normy społeczne tolerują nadużywanie alkoholu u mężczyzn, to powinno się skończyć, a nie zacząć tolerować to u kobiet dla jakiejś równości w tej patologii, tak? Z jakiegoś powodu są osoby, dla których walka z opresyjnymi normami polega na emulowaniu najgorszych męskich cech i zachowań i na równiejszym udziale w efekcie w tradycyjnie męskich patologiach. Komu to służy? Nie wiem. A ponadto, no też trzeba powiedzieć, że jeśli kobieta pije taką samą ilość alkoholu jak mężczyzna, to sobie szkodzi bardziej niż on. I nie tylko dlatego, że taka sama ilość alkoholu bardziej szkodzi mniejszej osobie, która po prostu mniej waży, ale też organizm kobiety słabiej metabolizuje alkohol. Nawet jeśli kobieta waży tyle samo co mężczyzna, to po wypiciu takiej samej ilości alkoholu
kobieta przyswoi go o 40% więcej, bo ma więcej tkanki tłuszczowej w organizmie, a przez to mniej płynów, w żołądku ma mniej enzymów odpowiedzialnych za metabolizowanie alkoholu i ma więcej estrogenów, które sprzyjają intensywniejszemu wchłanianiu alkoholu. Ja to czytam z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Więc nawet gdy ludzie piją w bezpiecznych ilościach, to okazuje się, że norma społeczna oczekująca, że kobieta będzie piła mniej niż mężczyzna, wcale nie jest bezpodstawna, bo jej to bardziej szkodzi. Po prostu. A wracając do kwestii dzietności. Bo faktycznie, w Polsce rodzi się dzieci bardzo mało. Około 1,4 na kobietę. A przypomnijmy, że minimalna ilość, aby była zastępowalność pokoleniowa, to jest 2,1. Także, czy nam się to podoba, czy nie, jedziemy w kierunku katastrofy demograficznej, która dotknie wszystkich aspektów życia publicznego i prywatnego wielu ludzi. I liczni komentatorzy zarzucili w tym miejscu Kaczyńskiemu, że winę za to, że w Polsce rodzi się tak mało dzieci, ponosi rząd tak naprawdę, że właśnie odwraca, a to czy to jest ich wina, bo rząd nie stwarza ułatwień dla rodziców, bo brakuje żłobków, bo Polakom źle się wiedzie. Ogólnie, że gdyby w Polsce było lepiej, to rodziłoby się więcej dzieci. I niestety obawiam się, że to nie jest prawda. To znaczy, oczywiście Jarosław Kaczyński jest w pozycji, w której teoretycznie mógłby coś zrobić z problemem niskiej dzietności, a najwidoczniej nie potrafi i warto mu to wytknąć, zwłaszcza gdy próbuje błędnie sugerować, że wina leży gdzie indziej. Ale poprawa sytuacji materialnej i infrastruktury w Polsce to jest zdecydowanie za mało, żeby był wzrost dzietności. Bo przecież od ostatnich 30 lat ogólnie, wiadomo, mniej więcej, mamy wzrost poziomu życia prawie ciągły i wzrost zamożności. I wcale się to nie przekłada na większą liczbę dzieci, ale na mniejszą. A dodatkowo, no co by nie mówić o tym obecnym rządzie, to jednak 500+ faktycznie poprawiło sytuację materialną rodzin z dziećmi. Przynajmniej krótkoterminowo, tak? Bo czy taka redystrybucja w ogóle jest mądra, to jest osobny temat. Ale to, wprowadzenie tego, też nie poprawiło dzietności przecież. Bo decydujące w tym temacie nigdy nie było to, czy w Polsce jest lepiej, czy gorzej. Nasi rodzice żyli przecież w kraju, w którym było zdecydowanie gorzej niż teraz. Nasi dziadkowie żyli w kraju, w którym było jeszcze gorzej, a dzieci rodziło się więcej. Wszelkie ułatwienia systemowe dla ludzi z dziećmi mogą zachęcić do posiadania dzieci, ale wyłącznie osoby, które w ogóle chcą je mieć, które rozważają posiadanie tych dzieci. A problem polega na tym, że coraz mniej ludzi w Polsce i nie tylko w Polsce, w całym świecie zachodnim w ogóle zamierza mieć dzieci. I co istotne, ja nie mówię teraz o deklaratywnej chęci, ponieważ to nieważne, czy człowiek zapytany odpowiada tak, chciałbym mieć dzieci, czy nie, nie chciałbym mieć dzieci, bo to, co ludzie mówią, a to, co ludzie robią, to są dwie, bardzo często, dwie różne rzeczy. A w Polsce ludzie nie mają dzieci. Myślę, wydaje mi się, że głównie z tego samego powodu, dla którego nie ma ich, nie mają ich ludzie w krajach zachodnich, które są notabene zwykle znacznie bogatsze, przynajmniej trochę bogatsze niż my. Czyli z tego powodu, że kompletnie zmieniło się kulturowe podejście w ogóle do życia, a zatem również do rodzicielstwa. Ja mam wrażenie, i podkreślam, to jest moja obserwacja, że ludzie, gdy zaczynają rozważać posiadanie dzieci, to mają zakodowane już, żeby robić to na zasadzie ważenia zysków i strat. Obecnie przekaz kulturowy do młodych ludzi jest taki: zastanówcie się, czy chcecie mieć dzieci, tak? I podejmijcie świadomą decyzję o tym, czy chcielibyście mieć to dziecko. No i człowiek się zastanawia, jak to wpłynie na moje życie? Czy ja się spełnię w rodzicielstwie? Ile ja będę miał dodatkowych obowiązków? Jak ja się będę czuł z tym dzieckiem? No i ludzie poprawnie rozpoznają, że decyzja o rodzicielstwie wiąże się z ogromnym wysiłkiem, odpowiedzialnością i zmianą często dotychczasowego stylu życia, zwłaszcza jeżeli ktoś dotychczas za najlepszą część swojego życia traktował rozrywki szeroko rozumiane, to bardzo możliwe, że nie będzie już mógł tego robić, przynajmniej przez te kilka lat, jak będą dzieci malutkie. I nawet jeśli ostatecznie tak wysokopoziomowo w życiu, ogólnie patrząc, posiadanie rodziny się w cudzysłowie opłaca, no bo ludzie mający głębokie więzi rodzinne są zdrowsi, żyją dłużej i tak dalej. Są badania pokazujące, że to jest po prostu korzystne dla człowieka, ale wbrew pozorom samo to niewiele zmienia. I przytaczanie takich danych ludziom tak naprawdę jest trochę bez sensu w kwestii ich przekonywania i to jest coś, co ja czasem robię, ale do mnie dotarło, że to nie ma zbyt dużego sensu, no bo ilu ludzi da się przekonać do wywrócenia swojego życia do góry nogami, żeby być może za 30 lat było im lepiej? Niewielu.
I to jest zupełnie zrozumiałe, że patrząc na potencjalne posiadanie dziecka jako na konflikt interesów, to większość ludzi oczywiście, że się na to nie zdecyduje. Ale kiedyś to w ogóle nie następował ten proces zastanawiania się nad tym w tej formie, co dzisiaj, tylko było kulturowo zakodowane, że dziecko jest czymś dobrym samo w sobie, bo jest nowym człowiekiem, kimś, kto ma wartość, po prostu, że samo spłodzenie czy urodzenie dziecka jest czymś dobrym, bo powołujemy do życia nowe stworzenie. I potem, wiadomo, następowała racjonalizacja, bo to będzie pociecha na starość i tak dalej, ale te hasła nie miały przekonać ludzi do posiadania dzieci, tylko ich upewnić w tym, bo to, że posiadanie dzieci jest czymś dobrym, było kulturowo oczywiste. I oczywiście ktoś może zakrzyknąć, że to bzdura, bo przecież danie życia nowemu człowiekowi wcale nie jest wartością samą w sobie. Na pewno? A twoje życie jest wartościowe? To dobrze, że istniejesz, że ktoś powołał cię do życia? Może inaczej, jak byś się zachował, zachowała wobec kogoś, kto uznałby, że to nie ma znaczenia, czy istniejesz, czy nie? Na przykład wobec rządu, który zacząłby tworzyć prawo nieuwzględniające tego, że twoje życie jest czymś dobrym, że masz godność, albo traktował tak innych ludzi, może nawet ludzi, którzy nie są szczęśliwi, traktował ich jako kogoś, kto nie ma znaczenia, kogo istnieniem nie wiąże się żadna wartość. A jeśli twoje życie ma wartość, to może życie nowej osoby też będzie nią niosło. No i okej, ktoś mógłby powiedzieć, dobra, ale ta zmiana w mentalności mimo wszystko, która nastąpiła, to jest dobra. To dobrze, że ludzie świadomie teraz ważą swoje decyzje i robią w związku z rodzicielstwem to, czego naprawdę chcą. Okej, ale skutkiem tego jest to, że u nas i w wielu innych krajach zachodnich całe społeczeństwa sumarycznie wybierają, żeby się nie rozmnażać. No i co jeśli długoterminowe skutki sumy tych decyzji pojedynczych osób są katastrofalne dla wszystkich? Ja nie będę tego szczegółowo tutaj rozwijał, bo to jest osobny temat, jak katastrofa demograficzna dotknie wszystkich aspektów życia społecznego. Taki pierwszy lepszy przykład, tak? O czym bardzo mało się mówi, mam wrażenie. Jak będzie wyglądała demokracja, gdy 2/3 społeczeństwa będzie stare, a połowa młodej populacji nie będzie czuła więzi z tym krajem, w którym tutaj pracują, bo dopiero tu przyjechali? Pierwszy lepszy przykład. Więc jeśli uznamy, że chcielibyśmy jednak uniknąć katastrofy demograficznej, a obecne podejście do rodzicielstwa do niej prowadzi, to być może powinniśmy jednak je zmienić. I na przykład ponownie zacząć traktować posiadanie dzieci jako coś domyślnego, od czego oczywiście są wyjątki, ale nie jako coś, co jest w zasadzie dowolne. I zaznaczam, że to, co ja teraz mówię, w żaden sposób nie jest szczególnie kontrowersyjne. Na przykład, chyba nikt nie ma wątpliwości, że to nie każdy człowiek osobno na własną rękę powinien zadecydować, czy dbanie o środowisko jest dobre czy złe. Tylko skoro widać, że musimy dbać o środowisko, żebyśmy przetrwali my sami, to prezentujemy to ludziom jako właściwe. I oczekujemy słusznie, że w świadomości społecznej zostanie zaakceptowane, że po prostu należy dbać o środowisko. Tutaj są argumenty, zapraszamy do zapoznania się. Jeśli ktoś się chce z tym kłócić, to ma do tego prawo, ale co do zasady, na warstwie prawa, na warstwie instytucji, przyjmujemy, że dbanie o środowisko to jest coś dobrego. Na przykład nie chcemy, aby przekaz kulturowy trafiający do młodych ludzi z mediów był taki, że to w sumie nie wiadomo, czy warto dbać o środowisko, czy nie. Proszę, zdecydujcie sobie sami o tym. To jest wasza prywatna, od waszej prywatnej opinii powinno to zależeć. Zastanówcie się, czy uznalibyśmy na przykład sitcomy, gdzie bohaterowie między żartami rzucają hasły, że zmiany klimatu to jest w sumie ściema. Uznalibyśmy taki sitcom za szkodliwy? Albo czy uznalibyśmy za szkodliwe reklamy, które, aby trafić do większej liczby odbiorców, mówią im, że nikt nie ma prawa ci narzucać, żebyś segregował śmieci. To jest twoja osobista sprawa. Wspieramy twoje prawo do samostanowienia. Ja nie mówię tego, żeby indywidualnych ludzi zmuszać do segregowania śmieci. Zresztą każdy, kto ma kontenery do segregowania pod blokiem, wie, że to jest niewykonalne zmuszenie ludzi do czegoś takiego i nawet nie należy próbować tego robić. Ale chyba się zgodzimy, że nie powinniśmy aktywnie promować im do rozważenia, aby tych śmieci nie segregowali. Bo mamy problem. Gdyby nie było problemu ze środowiskiem, to może wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. Ale mamy ten problem. Więc skoro mamy problem z demografią, to może powinniśmy rozpoznać szkodliwość pewnych rzeczy również na tym poziomie odwołujących się do tego.
tak się zastanawiam, poddaję to pod rozwagę, tak? To są moje przemyślenia, nie musicie się z tym zgadzać, ale myślę, że jest to temat, o którym warto zacząć rozmawiać, ponieważ idziemy od bardzo dawna w bardzo niekorzystną dla wszystkich stronę. I co istotne, jeszcze jedna rzecz, ja wcale nie sądzę, żeby ta zmiana kulturowa, o której mówimy, w tym momencie wpłynęła na obecnych 20-kilkulatków, którzy nie chcą mieć dzieci. Ci ludzie już są wychowani i raczej wątpię, aby coś się dało w tym temacie zmienić. Ale być może mogłoby to wpłynąć na 10-12-latków, którzy dopiero będą dorastać. Może tym ludziom da się przekazać, że warto być ojcem, że warto być matką, że posiadanie dzieci jest czymś dobrym. I to nie znaczy, że każdy te dzieci musi mieć. Jest wiele dobrych powodów, żeby nie posiadać dzieci, już opisywałem to, ale też są powody słabe do tego moim zdaniem. I to nie znaczy też, że ludzie mają być zaprogramowani, żeby podchodzić do tego bezrefleksyjnie, bo ludzie przecież tak czy siak, mam nadzieję, myślą nad swoim życiem. Tak czy siak się zastanawiają nad swoim życiem, ale to ma znaczenie, z jakiej bazy kulturowych wzorców się wychodzi. Jaką bazę tych wzorców prezentuje kultura? Czy jest to, co do zasady, to jest optymalna ścieżka, żebyśmy się jednak rozmnażali? Czy co do zasady, w sumie nie wiadomo. W sumie to wszystko jedno. Myślę, że jest to różnica. I dla jasności, jak to zrobić, co dokładnie zrobić w tym temacie i tak dalej, to jest znacznie, znacznie dłuższy temat. I w sumie, jeżeli jesteście, gdybyście byli zainteresowani, to możemy sobie jeszcze kiedyś o tym pogadać, co można by zrobić w tym temacie. A to wszystko potraktujcie, tak jak mówię, jako takie luźne przemyślenia z mojej strony, tak? To są. I oczywiście zapraszam, zachęcam do dania znać, o czym, co o tym myślicie w komentarzach, czy się zgadzacie, czy nie zgadzacie. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.